przybliż na polisie we włosy. Dzisiaj 30 lat skończyła i teraz pojawiły się. 30 lat i siwe włosy. Żeby brudnych uszu nie było widać. Na filmie wszystko. Jesteśmy w Halong, Zatoce Halong. Dzisiaj wypływamy w jednodniową podróż rejsowym statkiem po morzu. Dzisiaj jest 11 listopada. Spotykają się dzisiaj trzy święta. Są to moje imieniny, jedno z największych świąt w moim życiu. Drugie to 30 urodziny Pauliny, która jest z nami. I trzecie to 100-lecie niepodległości Polski. Zamierzamy dzisiaj świętować bardzo grubo te wszystkie święta. Ze wszystkich firm oferujących wycieczki wybraliśmy właśnie tą, która nazywa się trochę niefortunnie, bo za przeproszeniem Hui Lok. Mam nadzieję, że Hui Lok okaże się szczęśliwy i nazwa się nie sprawdzi. Ponieważ chodzą plotki, że w zeszłym roku ta właśnie firma miała wypadek i jej jacht stanął w ogniu w środku wycieczki, czego nie boją się nasze podróżniczki. Odważne. Prawda? Nie ma miejsca dla mnie na leżaku. Pierwszą wspaniałą atrakcją na tej podróży jachtem jest wizyta w jaskini, która to jaskinia jest w głębi skały, jak to zwykle bywa w przypadku jaskiń. Można do niej wejść do środka i zobaczyć, co jest wewnątrz, co jest bardzo interesujące dla ludzi, którzy uwielbiają skały, tak jak nasze dwie podróżniczki, Paulina i Dominika, które na skałach zjadły zęby. I opowiedzą wam kilka ciekawostek o tym, jak te skały powstały, z czego się składają i jaka jest ich rola w wietnamskim ekosystemie. W jaskini zobaczymy stalaktyty i stalagmity i stalagnaty, które różnią się od siebie tym, że stalaktyty zwisają od góry, stalagmity od dołu wyrastają, a stalagnaty się łączą. Potwierdzam. Wszystko, co powiedziała Dominika, jest naukowym faktem. Autentycznym faktem, można nawet powiedzieć. Oczywiście, jak do każdej normalnej atrakcji, należy pokonać najpierw tysiące schodów, żeby człowiek się zmęczył i poczuł, że nie na darmo zapłacił tyle kasy. Wobec tego wchodzimy, razem z całym tłumem. Uwielbiam schody. Dla ludzi, którzy zapominają o dniu nóg na siłowni, jest to świetna alternatywa. I tak sobie na kajakach teraz popływamy. Dominika i Paulina pojadą w jednym, a ja wylądowałem z koleżanką z USA, która się nazywa Grace. Right? Yeah. Hello Grace. Będziemy sobie wpływać do jaskini niezbadanej i bardzo niebezpiecznej. Można było wybrać albo taką łódkę, którą płynie pan i wiosłuje za was, a wy sobie tylko zwiedzacie, albo kajak, tak jak my, i wtedy sami wiosłujecie. Grupa zadowolonych Wietnamczyków, którzy są już po wycieczce. Ni hao, xin chao. Dominika, Pola, mistrzynie świata w kajakingu. Natknęliśmy się na małpy.
I nie mówię tu o tych dwóch dziewczynach siedzących przede mną, tylko o tych z tyłu zwierzętach prawdziwych. No i tyle. Przepłynęliśmy pod jaskinią, wpłynęliśmy w zatoczkę i mamy tu 30 minut do spędzenia. Zobaczymy, co będziemy robić. Chyba sobie popływamy. Ostatnią atrakcją na naszej trasie jest wyspa tego oto kawalera, czyli Titov. Ten pan się nazywał Titov i był sowieckim astronautą, który był kolegą Ho Chi Minha, który jest bohaterem wietnamskim. I jako akt koleżeństwa podarował mu nazwę tej wyspy, nazwał ją na jego cześć. I teraz Titov tutaj sobie stoi i pozdrawia wszystkich. I my udaliśmy się na wyspę pana Titova. Nasza wycieczka dobiega końca. Będziemy zaraz wracać do naszego domu na wyspie. Można powiedzieć, że śmiało polecamy firmę Huilog, ponieważ jest ona najtańsza, a oferuje to samo co inne, bo te wycieczki za dużo się od siebie nie różnią. Jedyne co różnego jest to cena.